A być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, kochani, wiosennie dzisiaj się bardzo zrobiło, więc z okna dachowego nagrywam, ale przynajmniej troszeczkę pogórza Wielickiego i naszego budzącego się do życia parku możecie zobaczyć. A słowo, którym się modlę dzisiaj, to powziął tę myśl, a dokładnie powziął myśl. Oczywiście rzecz dotyczy świętego Józefa, którego uroczystość dzisiaj przeżywamy. Józef powziął myśl, która okazuje się nie była zgodna z wolą Bożą. Co ciekawe, zaskoczenie moje było tym większe, że Józef uchodził właśnie za człowieka pobożnego czy sprawiedliwego. Nawet wypisałem sobie tutaj, słuchajcie, tłumaczenia, bo w Biblii Tysiąclecia, w tym tekście dzisiejszym z liturgii mamy, że Józef był człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Okazuje się, że w tekście greckim w ogóle nie ma tego słowa sprawiedliwy, ale jest słowo, które moglibyśmy przetłumaczyć jako posłuszny prawu Bożemu. Posłuszny prawu Bożemu, tak moglibyśmy to słowo przetłumaczyć, które tutaj w Biblii Tysiąclecia jest jako prawy. Pauliści w jednym z najnowszych tłumaczeń na język polski, przekładów na język polski używają słowa pobożny. Biblia Brzeska wiele lat temu używała słowa sprawiedliwy. Warszawska, dość popularna, będąc prawym człowiekiem, mówi o Józefie. Natomiast Wulgata, czyli ten przekład łaciński, słuchajcie, ma słowo justus, czyli sprawiedliwy. No i co? I zobaczcie, no te wszystkie określenia wskazujące na Józefa jako człowieka pobożnego i sprawiedliwego, bojącego się Boga, przestrzegającego prawa Bożego, no sugerują, że Józef nie powinien się mylić w rozeznaniu. A jednak tak jest. Józef powziął myśl o oddaleniu Maryi, która nie była zgodna z wolą Bożą. I to, powiem wam szczerze, mnie zszokowało. Dlatego tym bardziej powinniśmy, rozeznając wolę Bożą, dołożyć wszelkich starań, by nie ufać sobie, za bardzo sobie nie zaufać, że ja już naprawdę wiem, co Bóg do mnie mówi, tylko rzeczywiście w czasie przede wszystkim rozeznawać tę wolę Bożą. Jak tę wolę Bożą rozeznawać? Już w jednym słowie o tym mówiliśmy, ale przypomnę kilka tych punktów. Pierwsza rzecz, Słowo Boże. No to mam nadzieję, że nasza wspólnota jednego słowa to słowo rozważa rzeczywiście i mamy taką możliwość. Druga rzecz to oczywiście przykazania kościelne. 10 przykazań, przykazania kościelne, urząd nauczycielski Kościoła, to bardzo ważna rzecz. A trzecia rzecz to tak zwane znaki czasu. No i dopiero kiedy te trzy punkty rzeczywiście zbierzemy razem i będąc w łasce uświęcającej, bo to jest szalenie istotne, odczuwamy pokój serca, to należy przypuszczać, że rzeczywiście te myśli wzbudza w nas Duch Święty i taka jest wola Boża. Więc taką pokorą wobec Słowa i wobec Pana Boga stajemy dzisiaj, że nawet tak człowiek święty, prawy jak Józef mógł się pomylić w rozeznaniu i powziął myśl, która nie była zgodna z wolą Bożą. Tym bardziej my starajmy się w kontekście naszego życia rozeznawać wolę Bożą właśnie w oparciu o Słowo Boże, o urząd nauczycielski Kościoła i o znaki czasu i będąc w łasce uświęcającej miejmy tę chociaż podstawową pewność, że te myśli wzbudza w nas Duch Święty, jeśli będąc w łasce uświęcającej mamy ten pokój serca. Życzę wam, byście powzięli różne myśli, które będą zgodne z wolą Bożą, rozeznając je i w tym niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I nie zapomnijcie o kolejnym dzisiaj odcinku rekolekcji wielkopostnych. Zostańcie z Bogiem i zostańcie w domu.